W takim sondażu e-wybory, nie wiem, czy możemy to pokazać, Marian Kowalski ma, uważajcie, 45% poparcia, czyli idziemy na pierwszą turę. Zaczynamy od pewnego sondażu, który wywindował pana Mariana Kowalskiego na prezydenta. Był to sondaż na stronie e-wybory.eu i uzyskał pan tam ponad 33%. Był to najlepszy wynik. Dojść do ponad 50%, żeby w pierwszej turze już zmieść innych kandydatów. Ja mam oficjalnie 37% poparcia w Polsce. Telewizja tego nie ujawnia, ale jezuici zrobili te badania i tyle wyszło. Środowiska kabalistyczno-jezuickie. Kto taki? Jezuici to zrobili, nawet nie wiedziałem, się takimi celami zajmują. Aha, jezuici, a ten a nazwiska tych jezuitów mógłbym prosić? Nie może pan, bo a no. Dlaczego? Na po co? Panie Potocki, chciałbym pana prosić o komentarz do wczorajszych wyborów i do dzisiejszych wyników. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Szanowni Polacy, niestety to jest wielki, gigantyczny przekręt. To jest kpina z narodu polskiego. Tak, to jest kpina z narodu polskiego. Uważają nas Polaków za barbarzyńców chyba, lub za jakichś nieuków. Proszę państwa, jesteśmy biały dzień oszukiwany. Proszę państwa, to jest wielka zmowa przeciwko narodowi polskiemu. Tak to określam, panie Marcinie. No będziemy startować oczywiście w wyborach do parlamentu za rok też w październiku. I dopiero wówczas będą prawdziwe sondaże. No a nie może być tak, jak jest teraz. W żadnym wypadku. To jest hańba, co oni robią. Ja zastanawiam się, bo te chodzą takie słuchy w Warszawie. Ludzie chcą wyjść na ulicę protestować odnośnie tych wyborów. No, obawiam się trochę o tych ludzi, bo może dojść do naprawdę do czegoś okropnego. No ale cóż, no, zobaczymy. Jeżeli będą manifestacje w RP, poprze to staniemy również na czele. I będziemy coś próbować zrobić. No przede wszystkim trzeba odebrać chyba siłą władzę obecnym okupantom, tym parszywym okupantom, którzy dzisiaj władają państwem polskim. To nie są Słowianie, proszę państwa. Ja nie chcę mówić po imieniu, kto to jest i co to jest za gadzina, to są gady, żeby nie obrażać gadów, żeby przypadkowo